Na co nauka i wykształcenie, jeżeli im nie towarzyszy wychowanie? To jest wyrobienie zdrowego sądu, czujnego sumienia, mężnej woli i hartu duszy. Rozdział 4. O pracy duchowej. Praca ręczna, tak jak i praca umysłowa, same przez się wystarczyć nie mogą do osiągnięcia celu, dla którego nas Pan Bóg na świecie postawił. Jeżeli im nie towarzyszy i nimi nie kieruje praca wewnętrzna, czyli duchowa. Tej właśnie pracy świat nie rozumie, a zarazem tak fałszywe o niej szerzy pojęcia, że niezmiernie ważną jest rzeczą zastanowić się nad tym, do czego ona zmierzać powinna, na czym właściwie polega i jak się do niej zabrać. Do czego praca wewnętrzna zmierzać powinna, to wskazał Chrystus własnymi słowami, mówiąc: bądźcie doskonałymi, jako Ojciec wasz niebieski doskonałym jest. Przykazanie zdumiewające wobec ludzkiej słabości. Jedynie tylko chwila obecna do nas należy. Ją tylko jedną możemy naprawić i doskonałą uczynić. Niewiele więc myśląc o przeszłości i przyszłości, teraźniejszością zająć się trzeba. Na obecny dzień, obecną godzinę, obecną chwilę skupić światło, łaskę i wolę. Nie tracąc czasu i sposobności, pełnić od razu akty cnót potrzebnych, a pamiętać, że najdrobniejsze są zwykle najlepsze, bo najłatwiej wykonać się dają, bo próżności nie podniecają, bo przed ludźmi uchodzą niepostrzeżenie, a tym samym całą swą wartość zachowują przed Bogiem. Jeżeli jakiej cnoty nabyć się pragnie, nie trzeba pomijać żadnej sposobności ku temu, bo każda pominięta sposobność jest krokiem wstecz. A o tych, co wstecz się patrzą, Pismo Święte mówi, że nie są zdolni do Królestwa Niebieskiego. Ze względu na zepsutą naturę ludzką, wszelki postęp w cnocie jest niemożliwym bez umartwienia wrodzonych skłonności, które się jej sprzeciwiają. W istocie żadna cnota nie może się rozwijać, jeżeli przeciwna jej namiętność, a choćby tylko wada, nie jest umartwioną. Stąd samo przestrzeganie cnoty stanowi umartwienie, tak jak umartwienie złej skłonności stanowi akt cnoty przeciwnej. Nie można być sprawiedliwym bez pokonania chciwości i samolubstwa. Nie można być wstrzemięźliwym bez umartwienia łakomstwa. Nie można być roztropnym bez umartwienia wszystkich zachcianek roztropności przeciwnych. Nie chodzi tu o umartwienia nadzwyczajne, wyjątkowe, o których się czyta w żywotach świętych. Te wymagają szczególnego powołania i szczególnej łaski Bożej, ale o umartwienia drobne, które się nastręczają w codziennych, cochwilowych okolicznościach. Umartwimy gadatliwość, zamilczając niepotrzebne słowo. Umartwimy łakomstwo, powstrzymując się od jedzenia i picia poza właściwymi godzinami. Umartwimy ciekawość, nie wglądając w to, co do nas nie należy. Umartwimy lenistwo, pracując w swoim czasie i na swoim miejscu.
Czy to pracujemy ręcznie, umysłowo czy duchowo, nic w naszej pracy nie powinno być dowolne ani zostawione na pastwę chwilowego widzimisię i przemijających skłonności. Im więcej ujmiemy czynności nasze w karby poprzednio ustanowionego porządku, tym większa w nich będzie zasługa, tym większa dokładność w ich wykonaniu, tym większa oszczędność sił i czasu, tym większa równowaga umysłu i duszy. Pan Bóg wszystko zrobił, jak wiemy, z miarą, wagą i porządkiem. Tak samo Pan Jezus żadnej sprawy życia swego nie puścił na pastwę nieprzewidzianych wypadków. Za Jego przykładem trzymajmy się miejsca, godzin, sposobów dla każdej rzeczy właściwych. Dopomoże to do przezwyciężenia wrodzonej nam miękkości. Ze względu na ważność rzeczy i na tak ważny obowiązek stosowania się do raz zrobionego rozkładu zajęć, robić go trzeba z wielkim zastanowieniem, prosząc Ducha Świętego, aby go sam natknąć raczył, uwzględnić w nim potrzebę trojakiej pracy i choć zwykle niepodobna każdej równą ilość czasu poświęcić, to jednak koniecznie dla każdej wyraźną przeznaczyć chwilę. Nie nakładać na siebie obowiązków, o których się nie ma pewności, że się wykonać dadzą. Rozróżniać zajęcia, które można i trzeba robić o regularnych godzinach, jak wstawanie, a szczególnie udawanie się na spoczynek, siadanie do stołu itd., od tych, których niepodobna co do minuty w danej chwili wykonać. To też starając się o największą możliwą dokładność pod względem tego, co przewidzieć i ustalić się daje, zostawić sobie pewną, acz niezupełną swobodę odnośnie do zajęć, które nie są wspólne i w których się nikogo na czekanie nie naraża. Co do zajęć tego rodzaju, wystarczy postanowić sobie, że się tyle a tyle czasu poświęci na domowe porządki, na pisanie listów, na utrzymywanie rachunków, czytanie, rozmyślanie pobożne, ćwiczenia itd. Postanowić sobie, od czego zacząć, co uczynić przed południem, co po południu i tym podobne, kierując się roztropnością i w niej szukając miary i równowagi. Bez zachowania, których praca przeciąża siły i zamiast być zbawienną, staje się po prostu morderczą. Mówi Pismo Święte, że jest czas na mówienie i czas na milczenie. To też ważną i pomocną jest rzeczą do pracy duchowej, mieć czas na samotność i czas na przebywanie wśród ludzi, czy to w życiu rodzinnym, czy towarzyskim, czy w ogóle w życiu wspólnym. Nie zawsze i nie każdemu to możliwe w równej mierze, ale bądź co bądź, trzeba mieć tę korzyść na względzie i o ile podobna, dla siebie jej szukać. Można by powiedzieć, że samotność i życie wspólne są w stosunku do zdrowia duszy tym, czym dzień i noc, praca i spoczynek w stosunku do zdrowia i ciała. Tak jak życie fizyczne ustać by musiało wskutek nieprzerwanego snu lub czuwania, tak jak zdrowie się traci, ile razy równowaga między tymi dwoma stanami na tę lub ową stronę się naruszy z uszczerbkiem dla jednej, tak samo władze umysłu i duszy paczą się lub marnieją, kiedy w duchowym życiu człowieka ustaje równowaga między skupieniem władz jego w samotności, a działalnością ich w życiu wspólnym. W samotności czerpiemy światło i siły do życia wśród ludzi potrzebne. A w życiu wspólnym znajdujemy zastosowanie tych zasad, których w samotności szukaliśmy.